partnerem podcastu jest eobuwie.pl, które pomoże wejść Twojemu dziecku pewnym krokiem w nowy rok szkolny. Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Nie oszukujmy się, choć wciąż słońce świeci, dzieci cieszą się wakacjami, a wielu dorosłych cieszy się urlopami, to bliżej niż dalej do września. Jak to jest, że im bardziej zbliża się lipiec, tym częściej mówimy oby do wakacji, a przed wrześniem jakoś nikt nie wzdycha, kiedy wreszcie zacznie się szkoła. I nie chodzi tylko o to, tak sobie myślę, że zbliża się jesień, a bardziej o to, że razem z nią obowiązki, wyzwania, a także sporo stresu. Dla uczniów i dla ich rodziców też. Zapewniam, że warto o tym porozmawiać. Nazywam się Agnieszka Urazińska, a to jest podcast Wysokich Obcasów. Wysokie Obcasy. Moje zaproszenie do rozmowy przyjęła dziś ekspertka, która pomoże uporać się z trudnym końcem wakacji. Jest z nami dr Aleksandra Piotrowska, psycholożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, pięknie witam. Pani doktor, dlaczego nam tak trudno pod koniec sierpnia? Myślę, że podstawowa sprawa to oczekiwanie zmiany, bo przez te 9 tygodni wakacji, no na razie 8, prawda, bo jeszcze troszkę przed nami, no nawykliśmy do określonego, dosyć luźnego i spokojnego trybu życia. Ja wiem, że w różnych rodzinach to naprawdę bardzo różnie wygląda, ale generalnie rzecz biorąc, nie było w naszym życiu części związanej ze szkołą, a ta w Polsce, no co tu będziemy ukrywać? No jest taka mocno wymagająca i mocno obciążająca i dla dzieci, i dla rodziców. I teraz pamięć nasza działa świetnie, doskonale pamiętamy, jak to było w styczniu, marcu, maju. No i wiemy, że zapewne od września czeka nas podobna historia. To podstawowa przyczyna niechętnego witania 1 września. Ale ja nie do końca się z panią zgadzam co do tego, jaki stosunek do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego mają dzieci. Otóż naprawdę znam dzieci, które nie mogą się tego 1 września doczekać. O. Które w trakcie wakacji były w bardzo dużej mierze pozostawiane same sobie. No może nie te najmłodsze 7-8-latki, ale nieco starsze, to już z całą pewnością. I teraz spędzanie każdego dnia 9 czy 10 godzin bez kontaktu z dorosłymi wcale dla tych dzieci takie rozkoszne nie było. Dbanie o to, żeby mieć co zjeść, ale przede wszystkim nuda. I teraz perspektywa roku szkolnego, no wiąże się z tym, że znów będzie się coś działo. Czyli to też nie tak powinno wyglądać. Nie z tym nam się wakacje kojarzą, prawda? Jeżeli już pozostawienie samym sobie, no to raczej ja sobie wyobrażam, że te dzieci gdzieś biegają, bawią się z rówieśnikami, biegają po drzewach, prawda? No że to są jakieś takie dzikie, fajne wakacje, prawda? Tutaj pani doktor wspomina o takich rzeczach, które w zasadzie też nie powinny mieć miejsca. To jest jakieś zaniedbanie, prawda? Z naszej rodziców strony. Tak, ale ja nie chciałabym tutaj biczować rodziców, ponieważ rodzic dziecka chodzącego do polskiej szkoły naprawdę nie jest w takiej prostej sytuacji. Proszę pomyśleć, 9 tygodni nieprzerwanego niechodzenia dziecka do szkoły. Jak zapewnić temu dziecku opiekę? No nie każdy dysponuje chociażby dziadkami na tyle sprawnymi i na tyle blisko ulokowanymi, że są w stanie włączyć się w opiekę. Albo dużym budżetem, prawda? Albo wystarczająco dużym budżetem, dokładnie, żeby zapewnić wyjazdy. Nie we wszystkich miejscowościach, no przecież działają akcje typu półkolonie, lato w mieście i tak dalej, bo w dużych ośrodkach jeszcze tym można się ratować i bardzo wielu rodziców z tego korzysta. Ale krótko mówiąc, chyba wszyscy myślą sobie, że nowy rok szkolny, znowu obowiązki, znowu te nieszczęsne prace domowe, przekleństwo polskiej szkoły, a przynajmniej jedno z przekleństw, ale z drugiej strony, no coś się będzie działo, będzie się wychodziło z domu na parę godzin, będzie kontakt z rówieśnikami. Nie jest źle, chyba da się przeżyć. Tak, bo rzeczywiście może troszeczkę tak zaczęłam, jakby ta szkoła to był po prostu jakiś wielki dramat, jakby wszyscy cierpieli i chodzili jak za karę do szkoły. Wiadomo, że no jeśli już komuś się tak zdarza, to jest mniejszość na szczęście, ale co by nie mówić, to jednak
powszechne jest takie wzdychanie, Boże, znowu szkoła, jejku, znowu szkoła. I pojawiają się informacje o tym, pojawiają się takie w wypowiedziach dzieci i rodziców, pojawia się słowo lęk, że tego nowego roku szkolnego my się po prostu obawiamy. Z jakimi lękami zmagają się uczniowie, pani doktor? Uczniowie boją się tego, że znów nadchodzi czas, kiedy z każdej strony będą stykać się z różnego rodzaju oczekiwaniami i wymaganiami ze strony dorosłych. No tak będzie. Niekoniecznie, tak, z całą pewnością tak będzie, ale myślmy o tym, że przed dorosłymi też stoi mnóstwo różnego rodzaju wymagań i te, które się wiążą z rolą rodzicielską, z rolą ucznia, rodzica, ucznia czy uczennicy, to tylko część obciążeń dorosłych. Także ja właściwie nie wiem, komu my bardziej powinniśmy tutaj współczuć, jeśli teraz o tym wątku mówimy, i nad kim się tak czulej pochylać, nad dziećmi czy nad rodzicami, bo i jedni i drudzy zasługują naprawdę na pochylenie się nad ich problemami. Rodzice się boją, że znów będzie kołowrót i niemożność dogonienia czasu. Dzieci się boją, że rodzice będą oczekiwać, że poradzą sobie wspaniale same ze szkołą, nie zawracając rodzicom zanadto głowy i nie oczekując uwagi. Tak, dokładnie. I rozumiemy wszyscy, z czego to wynika. Nauczyciele są wyjątkowo niepewni, jak ten rok będzie wyglądał, z jakimi wymaganiami oni się spotkają, jakie treści będą musieli realizować. Naprawdę czeka nas wszystkich rok związany z takimi ekstra obciążeniami. To co zrobić? Przeczekać, zacisnąć pięści i zęby, czy może ten koniec wakacji wykorzystać, żeby zrobić coś, aby to lądowanie w roku szkolnym było takie miękkie? Ej, no zdecydowanie coś zrobić. Przecież to w tym nasza moc się przejawia, że może nie w 100%, ale jednak naprawdę możemy wpływać na nasz los i na naszą rzeczywistość. Możemy zaklinać, pani doktor, prawda? To pomaga. Tak też można, oczywiście, jak głęboko wierzę w moc psychiki i nastawienia, ale mimo wszystko radziłabym na zaklinaniu i trzymaniu kciuków nie poprzestawać, tylko może tak pomyśleć sobie, co by można zrobić, żeby po pierwsze między wakacjami a rozpoczęciem roku szkolnego wystąpił taki okres troszeczkę przejściowy, kiedy już to nie jest luz bluz od rana do wieczora, a po drugie, żeby też zawczasu wykonać pewne takie aktywności i czynności, które muszą być wykonane i lepiej zająć się nimi teraz, kiedy mamy więcej czasu. Przykład, uporządkowanie książek ze szytów, tysięcy notatek i tak dalej z minionego roku szkolnego. I przygotowanie naszego terenu, naszego to ja teraz z punktu widzenia ucznia mówię i uczennicy, przygotowanie zatem czy tej półki, którą mamy do dyspozycji, czy może całego biurka, całego pokoju, to przecież zależy, do nowego rozdziału w naszym życiu. Proszę zobaczyć, nowy rok szkolny to trochę tak jak 1 stycznia, prawda? Pojawia się pewne otwarcie. Można po prostu pewne błędy naprawić albo postanowić, że już się nie będzie ich powielało. Można jakieś plany czynić, prawda? No tak, byleby nie było 15 postanowień, które mają bliskie zeru prawdopodobieństwo dotrzymania, typu zawsze będę odrabiać pracę domową natychmiast po jej zadaniu i tak dalej. Ale wiadomo, pani doktor, jeśli to pomoże człowiekowi? Składanie sobie zbyt wielu obietnic z naprawdę zerowym prawdopodobieństwem ich dotrzymania nie może pomóc, bo może pomóc tylko doraźnie. Tego dnia, kiedy sobie taką piękną listę zrobimy, a bywa, że jej wydrukujemy i przywiesimy nad biurkiem. Tak, ale potem w kolejne dni, jak będziemy konstatować, tego mi się nie udało, tego mi się nie udało zmienić w moim życiu, to będzie to nas tylko bardziej dołowało. Natomiast przemyślenie swojego dotychczasowego trybu funkcjonowania szkolnego i ewentualnie wyłonienie jednego, dwóch uchybień, których możemy próbować się pozbyć, bardzo proszę. Wiecie, namawiam na przykład wszystkich i rodziców i dzieci na to, żeby budzik nastawiać sobie kwadrans wcześniej niż do tej pory. Proszę mi wierzyć, z punktu widzenia wyspania i wypoczynku, kwadrans z całą pewnością nie zmieni naszego życia. A 15 minut więcej rano
To jest szmat czasu, który może spowodować, że mniej wściekli na cały świat opuścimy dom i ruszymy do swoich obowiązków. Oto przykład drobnej zmiany. Że nie zapomnimy zeszytu, że weźmiemy drugie śniadanie, że się nie pokłócimy po drodze, prawda? To wszystko magiczne 15 minut może rozwiązać, prawda? Jeśli mamy zwyczaj często zapominać zeszytu, drugiego śniadania albo innych kapci, to ja serdecznie proszę o pisemną instrukcję obsługi samego siebie i jak porządna ekipa przed rozpoczęciem jakiejś operacji, sprawdzajmy sobie punkt po punkcie. Zeszyty wzięte? Odhaczam. Śniadanie spakowane, odhaczam i tak dalej. To też jedno z tych postanowień, które możemy wprowadzić, no byleby nie było ich zbyt wiele naraz. A pani doktor, jeszcze tak mi przyszło do głowy, a może zamiast te ostatnie dni wakacji poświęcać na to, żeby się zastanawiać, jak to będzie, żeby tutaj walczyć ze swoimi lękami, czynić jakieś postanowienia, to może po prostu zamiast tego lepiej odpoczywać i niech będzie jak będzie. No przedłużymy sobie w ten sposób okres beztroski o dni kilka, ale proszę mi wierzyć, nikt za nas nie wykona czynności typu opróżnienie szuflady biurka, przygotowanie plecaka do szkoły, sprawdzenie co piórniku, a proszę pomyśleć, a może tak z tych przygotowań uczynić jedną z tych aktywności, które pomogą nam przejść pomiędzy wakacjami a nowym rokiem szkolnym. No na przykład wspólne rodziców i dzieci przejrzenie tego, czym dysponujemy i konstatacja, no piórnik obleci jeszcze, ale na przykład plecak już nie. Aha, no to trzeba nabyć nowy plecak. Co tam jeszcze trzeba przy okazji kupić? Zadbajmy o to, żeby uładzić swoje otoczenie zewnętrzne tak materialnie rozumiane. Te przedmioty, które nas otaczają i które będą nam niezbędne, nam, czyli uczniom, w nowym roku szkolnym. Proszę mi wierzyć, taki ład zewnętrzny, uporządkowana szuflada, półka, gotowy plecak z podstawowym wyposażeniem naprawdę pomogą w takim miękkim, niezauważalnym niemalże przestawieniem się z tego wakacyjnego trybu stand-by na tryb szkolnej aktywności. Pani doktor, słyszałam, że wspólne zakupy z dzieckiem również pozwalają tak oswoić tę szkołę, sprawić, że zaczniemy się cieszyć, jak będziemy jakieś takie fajne przedmioty kupować ze szkolnej wyprawki. Nawet to sprawdziłam, bo byłam z moją 9-latką na takich zakupach. No wielka radość, są nawet zeszyty, które jak się potrze, to na przykład pachną truskawką. Ojej, proszę mi wierzyć, że 9-latce taki gadżet niedrogi, w zwykłym dyskoncie tutaj popularnym do zakupu, może sprawić wielką radość. Ona rzeczywiście, aż jej oczy rozbłysły, mogę powiedzieć, że w jakiś tam sposób ją wyposażyłam w tę troszeczkę, w odrobinę radości tutaj przed tym nowym rokiem szkolnym. Ależ naturalnie. Tak. Ja uczestniczyłam w radości wnuczki i w takim wzroście gotowości na kolejną klasę, ponieważ udało się nam również, nie wydając na to majątku, proszę mi wierzyć, nabyć zeszyty z Harrym Potterem, który jest aktualnym, no już od wielu miesięcy, bohaterem wyobraźni mojej wnuczki. No ale pani doktor, z drugiej strony to też może być stres, bo z jednej strony wpadamy w szpony konsumpcjonizmu, bo rzeczywiście nam się zachciewa, nam jak nam, ale dzieciom się zachcieć no, przeróżnych historii, rzeczywiście przeróżnych przedmiotów, bo oferta jest spora. Z drugiej strony ta wyprawka też bywa wyzwaniem, bo nie wystarczy przecież, żeby buty były modne, żeby się dziecku podobały, ale na przykład powinny spełniać wymagania szkoły. Jedne szkoły chcą, żeby były sznurowane. Czasem jest tak, że obowiązują wciąż te buty na białej podeszwie. No to też jest jakiś taki dla rodzica takie wyzwanie i może to być stres, może lepiej, nie wiem, spisać sobie, co chcemy kupić, żeby nie popłynąć? Myślę, że ryzyko no, pewnych, jakby tu powiedzieć delikatnie, różnicy stanowisk i zdań pomiędzy pokoleniem dorosłych a dzieci, no niemal na pewno wystąpi. I teraz nie ma co sądzić, że ach, jakoś sprawy się same uładzą, tylko naprawdę lepiej wziąć byka za rogi i przed zakupami zrobić listę. To jest rzecz, która pięknie ogranicza liczbę możliwych konfliktów, które mogą mieć miejsce w sklepie. Robimy listę tego, co musimy kupić, ewentualnie
i jeszcze drugą, oby dużo krótszą, przedmiotów, które no być może, ale nie są niezbędne. I teraz, przecież dziecko chodzące do szkoły to nie dwulatek, który zupełnie nie rozumie, czym jest pieniądz i który sądzi, że rodzice pieniądze to wyjmują ze ściany, czyli z bankomatu, prawda? Przecież my uczniowie mają już naprawdę rozeznanie, że istnieje związek pomiędzy pracą, płacą, a możliwościami finansowymi rodziny. Wciągnijmy dzieci w te dyskusje i w te ustalenia. Właśnie, pani doktor, może to też jest okazja do tego, żeby właśnie o takich sytuacjach porozmawiać i też, żeby właśnie, żeby nie zdarzyło się tak, co przyznaję, zdarzało mi się czasem, że wychodziłam na takie zakupy i wracałam z jakąś masą rzeczy, a okazywało się, że właśnie tych potrzebnych, tych konkretnych rzeczy, tych butów na białej podeszwie na przykład nie ma. No, tych rzeczy, które w zasadzie w tej wyprawce powinny się znaleźć, a z jakichś powodów się nie znalazły, bo dałyśmy z córką upust swoim jakby tutaj potrzebą doraźnym. Poniosło was, jak zobaczyłyście, jakie cudowności leżą na tych półkach. Tak, naturalnie. I teraz no właśnie jednym z niewielu sposobów umożliwiających bycie twardzielem w obliczu tych półek wypełnionych obfitością jest dysponowanie listą. Listą, która wcześniej była uzgodniona, możemy przewidzieć ewentualnie pewne no, marginesy, jeśli nas stać na pewne fanaberie, ale mamy piękną okazję do zrealizowania edukacji finansowej w części własnego dziecka. Dzieci naprawdę powinny być wprowadzane w to, jak wydatkowane są pieniądze rodziny. To jest bardzo dobra okazja. Muszą zrozumieć, okej, zaszalejemy i kupimy ten zeszyt dwukrotnie droższy, ponieważ urzekł naszą pociechę na pierwszy rzut oka. No ale za to coś innego. Tak, dokładnie. A coś innego musi być dlatego tańsze. No dobrze, a tak sobie kojarzę teraz, że też ten początek roku to jest taki moment, kiedy dochodzimy do wniosku, że chcemy, żeby to nasze dziecko było jak najlepiej zaopiekowane, wykształcone, zapiszemy na angielski, może coś z tenisem, może jeszcze by gdzieś pograło na instrumencie, może tańce. Co zrobić, żeby tutaj nie zwariować i czy z drugiej strony, czy ta oferta zajęć dodatkowych to też może być taki sposób na to, żeby porozmawiać z dzieckiem, żeby w jakiś sposób sprawić, żeby się cieszyło tym początkiem roku, że to nie jest tylko, nie wiem, historia i biologia, ale również zapiszesz się na przykład, zapiszemy cię na karate, na które chcesz tak bardzo chodzić. Jak tutaj wykorzystać i z kolei nie przepaść, nie oszaleć z drugiej strony w obliczu tych właśnie pomysłów na zapisywanie na zajęcia dodatkowe. No tutaj to jest parę problemów, każdy bardzo ważny. Jeden to, na jakie zajęcia dodatkowe zapisywać, co powinno o tym decydować. Drugi to jest kwestia uwzględniania możliwości finansowych. No tak. Rodziny niestety niewiele z tych zajęć nie będzie się wiązało z kosztami. No a trzeci, a niezwykle ważny z mojego punktu widzenia, to uważajmy, żeby nie doprowadzić do przeciążenia dzieci. Bo jeśli dzieci wysyłane, no dla ich przecież dobra, no bo przyda się znajomość chińskiego, karate czy tai chi, to dla zdrowia, zajęcia komputerowe, no wiadomo jak dzisiaj bez sprawności komputerowej. Tak, pójdziesz na informatykę. Tak, oczywiście, że taki rodzice będą mieć spokojną starość zabezpieczoną. Tak to wiele takich tutaj możemy rozważać wątków. Naprawdę bardzo łatwo o to, że popłyniemy w tych naszych chęciach udoskonalania własnego dziecka i doprowadzimy do tego, że dziecko straci radość życia. To jest okropny widok, jak się ogląda 9- czy 12-latka, który zamiast szaleć i fruwać po okolicznych, nie wiem, płotach, drzewach, ja wiem, że płotów dzisiaj do wchodzenia coraz mniej, no ale w każdym razie zamiast szaleć i beztrosko cieszyć się tymi godzinami po szkole, siada takie małe, skapcaniałe, zmęczone, nie mające na nic ochoty. No nie przykładajmy się do tego. A zatem po pierwsze, prowadźmy już teraz rozmowy, znając własne dziecko, ale prowadźmy z nim rozmowy, na jakie zajęcia i w jakiej liczbie chciałoby w tym nowym roku szkolnym uczestniczyć. Przeanalizujmy, co było w zeszłym roku. Czy nie było przypadkiem tak, że w końcu września tych zajęć było 6 różnego rodzaju, w październiku po wielkich awanturach, no bo zapłaciliśmy za cały semestr, dziecko mówi, że nie chce już z czegoś tam korzystać, już tych zajęć zrobiło się 4 i tak dalej. Jeśli mamy tego typu doświadczenia, bardzo ostrożnie, łatwiej
dopisać się do funkcjonującej grupki, niż potem rezygnować, bo może się to wiązać z różnymi finansowymi konsekwencjami. Nie umiem podać takich wartości, bo może część rodziców tego oczekuje, że my tutaj powiemy, że no nie wiem, w pierwszych trzech klasach to nie więcej niż dwa zajęcia dodatkowe, a między czwartą a ósmą to może być już tyle. Nie da się niczego takiego stworzyć, ponieważ dzieci w tym samym wieku, jak wszyscy ludzie w tym samym wieku, niesamowicie różnią się swoimi możliwościami, temperamentem, który determinuje w dużej mierze chociażby naszą odporność na zmęczenie. A więc dopasowujmy do zainteresowań, do marzeń naszego dziecka, nawet jeśli sądzimy, że jakieś zajęcia no w ogóle do niczego nieprzydatne w karierze życiowej i w jego przyszłym CV nic mu nie dadzą, ale jeśli dziecko o nich marzy, to proszę mi wierzyć, warto tym się właśnie pokierować. Pewnie, że rodzic też ma prawo, jeśli dziecko za skarby nie chce na przykład uczyć się języków obcych, to jak najbardziej rodzic ma prawo podejmować różne, mniej lub bardziej podstępne działania, które mogą doprowadzić do tego, że dziecko poczuje chociaż troszeczkę woli w tym kierunku. Na przykład zapiszemy cię na twoje wymarzone zajęcia z szachów na przykład. Tak. Jeśli zgodzisz się również chodzić na angielski, czy to jest dobry sposób? Zależy od dziecka. Zależy od dziecka, zależy od człowieka. No można to ładnie nazwać kompromisem, ale tak, to ładnie brzmi, ale dziecko może powiedzieć, aż to zwykły szantaż. I trudno odmówić mu w tym racji. Tak, cienka granica raczej, między szantażem tak, a kompromisem. Dokładnie. Radziłabym raczej unikać takiego stawienia sprawy, starać się za wszelką cenę przekonać dziecko, może wykorzystując, nie wiem, kolegów dziecka, rówieśników, może z nimi gotowe będzie. Pani doktor, tutaj często właśnie przy okazji tych zajęć dodatkowych pojawia się taka sytuacja jak słomiany zapał dziecka. Wielu rodziców narzeka, że tutaj tu chce karata, tu się zaraz okazuje, że wcale jednak nie, że nie wiem, że woli na boks albo na fitness chodzić. Albo na chór na przykład. Albo oczywiście. Tak, pewnie. Cokolwiek by tu nie mówić. Tutaj też warto jakieś porozumienie z dzieckiem zawrzeć. Ale słuchajcie, ja kompletnie nie mogę zrozumieć, skąd w rodzicach takie zgodne i pełne potępienie dziecka, które wykazuje słomiany ogień. A my to, przepraszam bardzo, niby zawsze do końca dochodzimy w każdej aktywności, którą zaczęliśmy, a przecież jesteśmy dorośli, to znaczy dojrzali. A w dziecku procesy motywacyjne, odpowiadające za to, że wybiera sobie spośród przecież setek możliwości, wybiera sobie jakiś cel, a potem podporządkowuje przez długi czas swoje postępowanie temu, żeby ten cel osiągnąć. To, żeby się tego nauczyć, to potrzeba naprawdę wielu lat. Znów są różnice między dziećmi, niektórym idzie ta nauka szybciej, niektórym wolniej, ale proszę mi wierzyć, oskarżanie dziecka, które ma 8, 10 czy 12 lat o słomiany zapał, nie jest sprawiedliwe. To wymaganie od dziecka ponad miarę. My tak troszkę mamy, pani doktor, że od dzieci wymagamy więcej czasem niż od siebie, bo nam się wydaje, że robimy to dla dobra dziecka, bo my już wiemy, że dobrze być konsekwentnym. No Bo nam się nie udaje, więc chcemy, żeby dziecku się udało, bo wiemy, że to się przydaje w życiu. No. A tu niestety drukowanymi literami teraz wypowiadam, nie można się nauczyć niczego na błędach innych. Każdy musi sam przez to przejść. I my, opowiadając naszym dzieciom o tym, co nam się przytrafiało, kiedy chodziliśmy do szkoły, możemy je skłonić do pewnych przemyśleń, ale z całą pewnością gruntownych zmian w ich postępowaniu to w ten sposób nie wywołamy. To jest niemożliwe. A jeszcze mi coś przyszło do głowy, pani doktor. A jeżeli na przykład dziecko mówi, mamo, ja nie chcę do tej szkoły, ja nie lubię, nie chcę do tej klasy, nie chcę do tych ludzi, nie chcę się uczyć, już no nie chcę. Widzimy, że dziecko no, jeszcze mocno jest niezadowolone. Może wtedy poopowiadać o tym, jak to było u nas, jak sobie sami radziliśmy z jakimiś problemami, jak Kasia z nami nie chciała siedzieć w ławce, albo Marek ciągnął za warkocze. No myślę, że przeogromna większość rodziców i bez naszej rozmowy odkryła, jak wiele można z jednej strony dowiedzieć się od dziecka, a z drugiej
pomóc dziecku wpłynąć na jego postępowanie, odwołując się do własnej przeszłości, byleby nie robić tego w taki okropny, pseudodydaktyczny sposób. No jak ja byłam w twoim wieku, to już potrafiłam, nie wiem, obiad dla całej rodziny ugotować i czekać, prawda, jak wrócą z pracy i tak dalej. Żeby to nie trąciło takim moralizatorskim, nieprawdziwym, tak, na dodatek, nie mającym zapewne podstaw w rzeczywistości moralizowaniem, ale opowiadanie o własnych kłopotach i o tym, jak sobie z nimi radziliśmy, o kłopotach, obawach różnego rodzaju, no wydaje się, że w każdej rodzinie powinno mieć miejsce i mam nadzieję, że ma nie tylko w związku ze szkołą. Wspomniała pani o tym, że niektóre dzieci no niemal błagają o to, żeby mogły już do szkoły nie pójść. No warto się wtedy naprawdę bardzo dokładnie przyjrzeć, co się dzieje. Zawsze należy wtedy podejrzewać, że dziecko może być ofiarą przemocy ze strony rówieśników. I to jest coś, czego absolutnie nie wolno zostawić odłogiem. I dziecku, które boi się z tego powodu iść do szkoły, mówienie, oj, takie jest życie, musisz sobie z tym poradzić, i tak dalej, no to okrucieństwo. Tak po prostu nie wolno. Naszym psim obowiązkiem jest upewnić się w różne sposoby, rozmawiając i z pedagogami, i z kolegami naszego dziecka, i z naszym dzieckiem, czy nie dzieje się tutaj nic właśnie z tego rodzaju. A jeśli już wiemy, że nic się nie dzieje, że po prostu jest nam trochę przykro, że trzeba wrócić do szkoły, to czy nie jest dobrym pomysłem na przykład odczarowanie tej szkoły przez osłodzenie sobie tego końca wakacji, początku. Widzi pani doktor, o czym ja marzę jednak podświadomie o tym końcu. No cóż, wychodzą z nas nasze pragnienia. No właśnie. No w każdym razie może sobie jakoś tak to osłodzić, może jakaś impreza, może jakieś rytuały. My przez lata ze znajomymi robiliśmy coś takiego, że na początku września, to chyba pierwszy lub drugi tydzień września, w weekend, jechaliśmy na kajaki. No jeszcze była zazwyczaj ładna pogoda i to było takie jakby troszkę przedłużenie wakacji. I my rzeczywiście, był taki moment, że myśmy czekali na ten nasz wrześniowy wypad, że to w jakiś tam sposób nam, no właśnie. No tak, no zdecydowanie. To już do Arystotelesa i do jego praw kojarzenia moglibyśmy się odwołać, żeby to wyjaśnić. A właśnie, no dobre skojarzenie, tak. Tak, no pewnie, że możemy także w umysłach naszych dzieci próbować budować jakieś pozytywne skojarzenia z powrotem do szkoły. Ja na przykład coraz częściej spotykam się z takim obyczajem i bardzo mu przyklaskuję, że albo wtedy, kiedy dzieci idą pierwszy dzień do szkoły, albo w pierwszym tygodniu, rodzice klasowi, powtarzam, to rodzice, a nie szkoła, organizują dla swoich dzieci no jakieś super spotkanie pozaszkolne. Takie, o którym dzieci marzą, o którym będą potem opowiadać i będą się cieszyć. To może być wspólna wyprawa gdzieś nad rzekę z zaprojektowanymi zabawami, podchodami na przykład. I z takim przypadkiem się też spotkałam. I to w wielkim mieście, naprawdę. Wystarczył pobliski park do tego, tak, żeby coś takiego zorganizować. Czy to może być, no nie wiem, wyprawa, też się z takim czymś spotkałam, wspólna do wytwórni cukierków, może to niezbyt stomatolog by poparł, ale dzieciom dało bardzo wiele radości i potem wspomnień. I jeśli zbliżający się koniec wakacji dziecko będzie witało, no a ciekawe jak to w tym roku, jaka to będzie impreza, co będziemy razem robić, no to też jest jeden z tych pomysłów na osłodzenie końca pewnej części dziecięcego życia. No i świetnie, myślę, że to jest taki dobry tekst na koniec naszej rozmowy, ponieważ jeszcze zostało nam kilka dni, nam rodzicom, i możemy zaplanować coś fajnego, coś ekstra na ten początek roku. Sądzę, że to może poprawić humor nie tylko no, naszym dzieciom, ale również nam. Rodzicom także, a na dodatek rodzice będą wtedy mieć niepowtarzalną okazję poobserwowania, jak ich dziecko funkcjonuje w grupie klasowej. To naprawdę bardzo ważne, żeby wiedzieć.
I jeszcze od siebie powiem, rodzice będą zadowoleni, ach, zrobiliśmy coś fajnego, a my rodzice lubimy tak się czuć, tak myślę. Pani doktor, najserdeczniej dziękuję za rozmowę, za cenne podpowiedzi. Pozostawiam Państwa z tymi radami i życzę słonecznego końca wakacji i radosnego nowego roku szkolnego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, trzymam kciuki, żeby się nam wszystkim udało z radością przeżyć ten początek. Dziękuję bardzo, do usłyszenia wkrótce. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejne zapraszamy w najbliższy piątek. Partnerem odcinka jest eobuwie.pl, z którym wspólnie możecie stworzyć wyprawkę szkolną.